jesteśmy świadkami zbliżania się Jezusa do Jerozolimy. A wiemy, że w Jerozolimie rozegrają się najbardziej bolesne, najbardziej tragiczne wydarzenia, które w ostateczności zaowocują zmartwychwstaniem Jezusa. Możemy zatem powiedzieć, jesteśmy świadkami ostatnich wskazówek, jakie Jezus daje swoim uczniom. Jezus daje przypowieść o człowieku, który ma udać się w dalekie strony, powierza swój majątek, którego wyrazem są miny, pieniądze, konkretnym osobom. I przychodzi moment rozliczenia. Okazuje się, że niektórzy pomnożyli majątek. Niestety okazał się i ten, który oddał właścicielowi jego własność. Można by powiedzieć, zmarnował ten czas, który został mu ofiarowany. Tym właścicielem majątku, który udaje się w dalekie strony, jest Jezus Chrystus. Ten czas, którym gospodarujemy otrzymanym majątkiem, to jest rzeczywistość naszego życia. A moment rozliczenia to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Proszę księży, czasy, w których my żyjemy, po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego, to są czasy ostateczne. Każdy z nas od Chrystusa otrzymał pewien majątek. Ta przypowieść doskonale koresponduje z przypowieścią o talentach. Od nas zależy, jak ten czas naszego życia wykorzystamy, jak będziemy gospodarować tym majątkiem, któremu na imię kapłaństwo Chrystusowe. Bóg daje nam ten piękny czas, abyśmy pomnażali to ziarno, które zostało rzucone w nasze serca w momencie naszych święceń kapłańskich. Drodzy księża, to, co jest bardzo ważne na drodze naszego powołania, to jest postawa czuwania. Czuwajcie. Chrystusowe wezwanie. Od tych słów rozpoczyna się także testament świętego Jana Pawła II. Gdy Ojciec Święty pisze: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, gdy Syn Człowieczy przyjdzie. Bądźcie gotowi. Te słowa przypominają mi ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa, które nastąpi wtedy, gdy On sam zechce. Postawa czuwania. Z jednej strony to postawa otwartości na to, co Boże, ale przede wszystkim postawa czuwania to jest gotowość do drogi, bycie do dyspozycji. Jest taki obraz w Starym Testamencie, gdy naród wybrany zmierza do ziemi obiecanej. Mówimy, że to jest naród obłoku, naród czuwania. Bóg prowadzi naród wybrany, ale zadaniem narodu wybranego jest czuwać i rozeznawać. Jest moment, gdy obłok opada, wtedy naród się zatrzymuje. Jest moment, gdy obłok unosi się do góry, naród gotowy jest do dalszej drogi. My jesteśmy narodem obłoku.
Jest moment, w którym się zatrzymujemy, to choćby ten moment rekolekcji, ale jest też moment, gdy obłok unosi się i jesteśmy posłani, by dalej kroczyć do ziemi obiecanej. I w tej wędrówce do ziemi obiecanej, której na imię Królestwo Niebieskie, nie jesteśmy sami. Powierzona jest nam wspólnota. Dlatego wymiar powołania kapłańskiego ma dwie płaszczyzny. Ja odpowiadam przed Bogiem za siebie, ale odpowiadam za tych, którzy zostali mi powierzeni, bo jestem pasterzem. Czyli ja mam czynić wszystko, żeby nie pobłądzić, bo jeśli ja pobłądzę, to złą drogą poprowadzę tych, którzy są mi dani. Dlatego na drodze czuwania, na drodze powołania bardzo ważne są trzy rzeczy. Słuchać, rozeznawać i decydować. Słuchać Boga i słuchać tych, do których jesteśmy posłani. Rozeznawać, poszukiwać woli Bożej i podejmować decyzje, które winny być odważne, ale Boże. Dlatego, proszę księży, w naszym czuwaniu musimy być świadomi, że jeśli Jezus nas powołuje, to nasze życie będzie stawało się podobnym do życia Jezusa Chrystusa. Nie życie Jezusa do naszego, ale nasze do Jezusa. Gdy Go naśladujemy, zaczynamy Mu towarzyszyć, uczestniczyć w Jego życiu. A życie Jezusa Chrystusa można by zamknąć w perspektywie jednego tygodnia, Wielki Tydzień. On streszcza całe posłanie Jezusa Chrystusa. Wielki Tydzień, który rozpoczyna się Niedzielą Palmową i kończy się porankiem wielkanocnym. Radosne Alleluja. I teraz spróbujmy choć przez chwilę spojrzeć na życie Jezusa Chrystusa i Jego ucznia, którym my jesteśmy, w perspektywie Wielkiego Tygodnia. Niedziela Palmowa to jest ten moment radosny Hosanna, wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ta Jerozolima, która wita Jezusa z entuzjazmem, ta Jerozolima za tydzień będzie krzyczeć: ukrzyżuj Go. Dlatego w nasze powołanie wpisana jest radość i entuzjazm Niedzieli Palmowej, ale również, proszę księży, wpisuje się krzyż. Dlaczego? Dlatego, że w Niedzielę Palmową jest czytana Męka Pańska. To są momenty naszej radości, gdy dziękujemy Panu Bogu za nasze kapłaństwo. Dziękujemy za to, że czyni nasz narzędziem w swoim ręku. Ale musimy mieć świadomość, że nasze życie to jest nieustanne upodabnianie się do Jezusa Chrystusa. On nas zaprasza. Słyszeliśmy dzisiaj przed Ewangelią: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Ja was wybrałem. Dlatego, proszę księży, po Niedzieli Palmowej jest doświadczenie Wielkiego Czwartku. To jest piękny moment, na który każdy z nas czeka
przygotowując się do kapłaństwa. To jest Eucharystia. Gdy Jezus gromadzi wokół siebie apostołów, gdy mówi: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. I jakże ważne to słowo, to czyńcie na moją pamiątkę. To jest rzeczywistość naszego życia. Staliśmy się kapłanami Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek jest bardzo wymowny. To bycie z Jezusem dla Jezusa, ale doświadczenie całej wspólnoty Kościoła. Bo nie ma Kościoła bez Eucharystii i nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. Jest ten piękny moment. Warto, proszę księży, zawsze wracać do momentu święceń kapłańskich. Ilekroć będziemy w tym miejscu, w którym otrzymaliśmy święcenia kapłańskie, tylekroć warto w tym miejscu stanąć i przypomnieć sobie to piękne wydarzenie. Naszą zgodę na tak bycia i należenia do Jezusa Chrystusa. Chciałoby się, proszę księży, zatrzymać ten wielki tydzień na Wielkim Czwartku. To doświadczenie bliskości, wspólnoty, pierwsze posłanie. Ale Jezus mówi: pójdź dalej, chodź. Ja Cię prowadzę. I właśnie przychodzi moment, gdy wchodzimy w tajemnicę Wielkiego Piątku. I tutaj, proszę księży, nikt z nas na to nie jest przygotowany. To jest Wielki Piątek. Doświadczenie opuszczenia. Ciemność. Wspomniana modlitwa Ogrójca. Zdrada Judasza. Odejście bliskich. A później śmierć na krzyżu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Po to, by powiedzieć: w ręce Twoje oddaję ducha mego. Te wydarzenia mają miejsce w naszym życiu. I od strony fizycznej, i od strony duchowej. Proszę księży, doświadczamy też cierpienia. Tego fizycznego i doświadczamy cierpienia duchowego. To cierpienie duchowe jest najtrudniejsze. Świadomość tego, co wykrzyczał święty Franciszek z Asyżu. Miłość jest niekochana. Wielki Piątek po ludzku. Jezus ponosi porażkę. Zostaje ukrzyżowany. W opuszczeniu. Maryja, niewiasty i gdzieś jeszcze umiłowany uczeń. Po to, by, proszę księży, wejść w tajemnicę Wielkiej Soboty. Czasami może wydać się, że ta ciemność jest bezsensowna. Może przyjdą takie chwile, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy warto było. Jeśli my zatrzymamy się tylko i wyłącznie na krzyżu, to za mało. Właśnie po to jest Wielka Sobota. My w Wielką Sobotę rozważamy tajemnicę złożenia Jezusa do grobu. To dzieje się na płaszczyźnie ziemskiej. Ale w perspektywie duchowej Jezus wstępuje do Szeolu, wstępuje do piekieł. Nie do piekła, do piekieł.
do tych najciemniejszych zakamarków. Wstępuje do tych, którzy oczekiwali przyjścia Jego. Po co? By wyprowadzić ich z Szeolu do krainy niebieskiej. To jest jedna z największych tajemnic wiary. Wstąpienie Jezusa do Szeolu. W naszym życiu jest bardzo często podobnie. To właśnie w Eucharystii. Jezus wstępuje do najciemniejszych zakamarków naszego serca, do naszego ludzkiego Szeolu. Po co? By wydobyć z tych ciemności i otworzyć na światło miłości. To jest tajemnica Wielkiej Soboty. Tajemnica przechodzenia Jezusa do tych ciemności, które dla oka ludzkiego są niewidoczne. Po to wszystko, by usłyszeć radosne Alleluja, poranek wielkanocny. To jest nasze czuwanie. To jest nasze życie. To jest nasze powołanie. I drodzy księża, gospodarując tym czasem, który został nam dany od Boga, ten czas napięcia, oczekiwania na powtórne Jego przyjście, winien być naznaczony upodobnianiem się do Jezusa, spoglądając na perspektywę Jego życia. Ale oczekiwanie, proszę księży, musi mieć cel. Jeśli ja widzę cel swojego życia, to ten cel nadaje sens mojemu kapłaństwu. A naszym powołaniem jest niebo. To jest najpiękniejsze. Pokazują nam to święci. Pokazuje święta Elżbieta Węgierska, której życie nie było łatwe, naznaczone cierpieniem. Widzieć sens kapłaństwa. Dlatego słuchać, rozeznawać i działać. Kiedyś Ojciec Święty Franciszek, dzieląc się rozeznawaniem, mówił, że gdy przychodzą jakieś chwile, na ogół trudne, rozeznawanie to jest proces. To nie jest jednorazowe wydarzenie. Ojciec Święty mówi tak: gdy rozeznaję, co mam uczynić, jaką mam podjąć decyzję, to na ogół pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, jest nietrafiona. My mówimy: idź za pierwszą myślą. Rozeznaj. Zatrzymaj się. Zweryfikuj. I dopiero konkretne działanie. W ten sposób, proszę księży, z maleńkich rzeczy, jak ziarno gorczycy, rodzą się drzewa miłości Pana Boga. Jakim jestem uczniem? Jak wygląda ten majątek Chrystusowego powołania, który został złożony w moje serce? Czy ja pomnażam miłość, wierność, dyspozycyjność? Dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje nam, jak oczekiwać. Księga Machabejska i kobieta wraz z siedmioma synami. Tych siedem synów, to znaczy pełnia, wszyscy. Mogła pójść na kompromis. Widziała cel swojego życia. Straciła ich wszystkich. Tracąc wszystkich, zyskała wszystko. I to jest Boża pedagogia. Gdy my tu na ziemi jesteśmy na debecie,
to kąto niebieskie stare wzrasta. Dlaczego? Bo nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście owoc przynosili.